też. Wy opuścimy salę, sami sądzimy też. Ale może to wchodzenie czasami zajmuje bardzo długo, ale to jest... może akurat sprawnie już pójdzie. To proszę nie Państwa, wtedy opuszczam salę. Opuścimy Państwa, kiedy już uda się połączyć z sądem w Warszawie. Bo to oczekiwanie się przedłuży. Nie ma. Znowu. Nie ma niestety na tego. Oddajmy go. No to chyba nie ma innego wyjścia, jak opuścić salę, czekając na połączenie z sądem w Warszawie w sprawie przesłuchania świadka. Czyli zostajemy, ale wyłączamy się, bo to szkoda nagrywania, tylko pokażę mi Marcina w tej chwili z mecenasem konsultują. Tutaj mam panią prokurator, pani sędzia, tu Piotr już wstał. Chcę pójść chyba do toalety, ale nie wie, że toaleta jest na innym piętrze zupełnie. A tu jest sala. Nasze towarzystwo, a tu funkcjonariusze. Nie wiedziałem, że są też na sali. A tu pani Basia tam statystykę jakąś tam ogląda, słucha i tak dalej. No dobra. Tu mamy Dorotkę ze zdjęciem. Niewinni, no tak, oczywiście, że... No. A tu pani z wyborczej. Tu nasze koleżanki z Białegostoku. No i przerwa robimy, przerwa. Na razie.